Cześć, witam wszystkich. Artur Bednarczuk, New Holland Polska. Ten piękny słoneczny dzień, 28 lipca 2020 roku. Jesteśmy w miejscowości Zakrzewo, niedaleko Bielska. Jest to dla nas dzień szczególny z racji na to, że prezentujemy dzisiaj po raz pierwszy w Polsce nowy model kombajnu CH770 Crossover Harvesting. Co to znaczy, jakie ma zalety ten kombajn, opowiem Wam pokrótce. Zapraszam. Czym w ogóle jest koncepcja crossover? Można powiedzieć, że jest to połączenie konwencjonalnej technologii omłotu z aktywną separacją i technologią twin rotor do właśnie aktywnej separacji zboża. Jeśli chodzi o młocarnię, znana młocarnia z kombajnów serii CX6 Bęben o bardzo dużej średnicy 607 mm i system OptiFresh, dzięki któremu możemy dostosowywać parametry omłotu do różnych warunków na polu dojrzałości i również niwelować wpływ czy to jakości ziarna, czy jakości słomy poprzez przestawienie dźwigni i zmianę kąta opasania. Czym jeszcze charakteryzuje się kombajn crossover? Za chwileczkę o tym pokażę, tylko zamknę tutaj osłonę. Dobra. W standardzie każdy kombajn crossover ma na wyposażeniu system Smart Sieve, czyli tak zwany samopozimujący kosz sitowy. Tutaj daje nam to możliwość niwelacji wpływu pochyleń poprzecznych kombajnu, czyli wydajność maszyny rośnie nam podczas pracy na terenach pochyłych. Zamkniemy tutaj osłonę i przejdziemy sobie kawałek dalej. Standardowo każdy kombajn jest wyposażony w rozrzutnik plew. Jest to jednostka zapożyczona z kombajnów flagowych, z CX-ów. Napęd hydrauliczny może pracować niezależnie od sieczkarni, która również w standardzie jest zamontowana na naszym kombajnie. Tutaj akurat w tym modelu mamy kierownice sterowane zdalnie elektrycznie z kabiny. Jeśli chodzi o sieczkarnię, może ona pracować w trzech trybach. Generalnie w dwóch z nich jest nieaktywna. Wtedy do kukurydzy zrzucamy poprzez przestawienie blachy sypowej, zrzucamy resztki materiałów z rotorów na tarczę rozrzutnika. Ewentualnie tutaj przy pomocy tych kierownic możemy też sobie regulować szerokość pokosu słomy. Jeśli chcemy z kolei przestawić pracę sieczkarni na cięcie, na aktywny rozrzut, musimy tutaj poluzować sobie napinacz. Teraz możemy przestawić pas przesuwamy sieczkarnię. I z położenia spoczynkowego możemy zamontować pas na kole szarpacza. Możemy wybrać albo większą, albo mniejszą prędkość szarpacza, w zależności od tego, na którą bieżnię ustawimy pas. Pozostaje nam tylko dopięcie, przepraszam jeszcze, pozostaje nam tylko jeszcze dopięcie napinacza. Kolejną rzeczą, która jest odróżniająca od kombajnów konwencjonalnych,
jest właśnie wspomniana wcześniej aktywna separacja. Mamy tutaj system dwóch rotorów wewnątrz. Również prędkość tych rotorów możemy zmieniać na dwa zakresy. Albo wysoki 700 obrotów na minutę, niski 400. Niski jest stosowany szczególnie w rzepaku. I tutaj te rotory mają długość 3454 mm, średnica 541 mm. Zapewnia nam to aktywną i wydajną separację materiału, przez co wydajność tej maszyny w porównaniu do maszyn konwencjonalnych z tego segmentu może być wyższa nawet o 25%. Kolejna nowość, której nie zobaczymy w mniejszych kombajnach konwencjonalnych, tutaj jeżeli chodzi o przekładnię bezstopniową bębna nucącego, jest to przekładnia hydrauliczna, sterowana właśnie hydraulicznie z kabiny, zapożyczona również z kombajnów flagowych. Kabina została również odnowiona, ciemna tapicerka poprawia widoczność, szczególnie w takie słoneczne dni, niwelując refleksy od szyby. Dodatkowo mamy też taką, można powiedzieć, nowalijkę, gniazdo podwójne do ładowania telefonu, tabletu, także już można poprzez gniazdo USB spokojnie sobie naładować nasz telefon i nie martwić się o to, że podczas pracy się nam on rozładuje. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, taką nowość, którą prezentujemy tutaj, to jest header. Zwróćcie uwagę na jego rozmiar, szerokość 8,5 metra. Jest to header Varifi z wysuwanym stołem. Zapewnia on nam możliwość dostosowania długości czy szerokości tego stołu do różnych warunków na polu, do długości słomy. Jeśli pracujemy w łanie wyległym, również też możemy sobie dostosować ten stół do odpowiadających nam warunków. Co jest jeszcze ciekawe, headery o szerokości 8,5 metra są wyposażone w cztery płozy kopiujące, tak aby praca tego headera na polu była jeszcze bardziej stabilna, jeszcze bardziej dokładna. Cóż, pokrótce można powiedzieć, byłoby to tyle. Dodam jeszcze tylko to, że ten kombajn jest wyposażony w silnik FPT Kursor 9 o mocy maksymalnej 374 konie mechaniczne, więc jest to znacznie więcej, bo o 10% 34 konie mechaniczne więcej niż największy w tym segmencie kombajn konwencjonalny CX690, więc to też jest dodatkowy plus przemawiający za tym, że wydajność tego kombajnu jest znacznie większa. Poza tym, podsumowując, ten kombajn zapewnia nam właśnie tą wyższą wydajność, doskonałą jakość ziarna, a poza tym jest prosty w obsłudze, przyjemny i komfortowy. Zobaczmy zatem, jak działa.